Jesteśmy na największym proteście w województwie śląskim, który zorganizowały tutaj organizacje rolnicze, ale no przede wszystkim można powiedzieć rolnicy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dzisiaj protestujemy przeciwko napływowi masowej ilości żywności z obcych krajów. No przede wszystkim tutaj chodzi nam w tej chwili o żywność z Ukrainy, która no coraz częściej słyszymy nie spełnia żadnych norm, wręcz nawet jest spleśniała, niebezpieczna dla wszystkich, którzy jedzą w Polsce chleb. Walczymy nie tylko o byt polskich rolników, ale przede wszystkim o to, żebyśmy wszyscy jako Polacy jedli produkty rolnicze, chleb, mleko z dobrej jakości płodów rolnych, no, których nam w Polsce w żaden sposób nie brakuje, nawet no, sami musimy duże ilości eksportować. Nie chcemy tutaj być jakoś bardzo uciążliwi dla kierowców. Na około 10 godziny na rozpoczęcie zablokowaliśmy oba pasy ruchu. Natomiast do godziny 16 będziemy jeździć jednym pasem. Przyjechaliśmy wyrazić swój sprzeciw i pokazać niezadowolenie z tego, co robi nasz rząd ze zbożem. Jak traktuje rolników naszych, tutaj indywidualnych, wszystkich z okolicy. To jest tylko zagrywka czasowa, żeby minister mówił, że potrzeba mu czasu, bo dopiero jest krótko rządzący i żeby mu dawać więcej czasu, a tu już nie ma czasu, bo tu już jest sytuacja za bardzo rozwinięta, źle. Chcemy tutaj zaprotestować przeciw skrajnym cenom, które dotykają nas dotkliwie. U mnie jest bardzo kiepska, bardzo dużo kosztują nawozy, strasznie jesteśmy w plecy wraz z paliwem, tak? Dla mnie to jest tragedia i wielka jedna pomyłka rządu. My też przyjechaliśmy razem z kolegami właśnie zastrajkować, zaprotestować, ponieważ potraciliśmy... Bardzo niskie ceny zboża, a koszty ponosimy ogromne. Ruch przyblokujemy, ale nie będziemy robić żadnej rozróby, nie? Wszystko spokojnie, żeby było i bez żadnych takich różnych trudnych ekscesów, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni. Będziemy się poruszać z prędkością około 10 km na godzinę po to, aby uszanować też innych użytkowników drogi, aby oni szybciej mogli opuścić teren Szczekocin. Być może w ciągu czasu, który mamy tutaj zarejestrowany jako ten strajk, uda nam się zrobić 2-3 rundy po Szczekocinach w tą i z powrotem. Prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni około 300 hektarów. W dniu dzisiejszym solidarnie z rolnikami, z moimi kolegami z branży chcemy zamanifestować swoje niezadowolenie z tytułu obecnej sytuacji na rynku płodów rolnych. Obawiamy się o swoją przyszłość, obawiamy się o przyszłość również polskiego konsumenta, ponieważ sami również jesteśmy konsumentami, nie chcemy być narażeni na to, że przedstawi nam się na tacy żywność, która jest wyprodukowana w zupełnie innych standardach, niżeli te, które dzisiaj obowiązują nas. Roztropnie wyprzedałem około 70% jesienią, ale około 30% mojej produkcji zostanie sprzedana, teraz jest właśnie wyprzedawana. W momencie, gdy cena leci na szyję, punkty wstrzymują się od skupu. Rzeczywiście punkty są również bardzo mocno zatowarowane tym towarem. Kupiły od rolników również towar, który no, na dzień dzisiejszy jest zdecydowanie powyżej możliwości sprzedaży również przez te punkty. Także dzisiaj mamy do czynienia z taką dysfunkcją, która dotyczy nie tylko rolników, ale również firmy handlowe. Przez te zamieszki tego wszystkiego na moje gospodarstwo ucierpiało około 200 tysięcy przychodu. Jak to będzie dalej wyglądało? My jako Solidarność Rolnicza cały czas apelujemy i mówiliśmy, pisaliśmy różne pisma z ministrem spotkania, że jest problem. Cały czas rolnicy, związkowcy byli oszukiwani.
przez byłego ministra rolnictwa Hendryka, ponieważ obiecywał, mówił, tak jak na różnych spotkaniach, nie sprzedawać pszenica, towar deficytowy. Większość rolników trzymało, bo mieli magazyny, no część musieli sprzedać, tak jak ja, no część musiałem sprzedać, miałem różne zobowiązania, musiałem sprzedać, część trzymałem i my trzymaliśmy, no w tej chwili zostałem z pszenicą, mam około 400 ton pszenicy, na dzień dzisiejszy pszenica jest w granicach 900 zł, gdzie była 1500. Sytuacja rolnictwie jest bardzo trudna w tej chwili, gdzie koszty, powiedzmy do produkcji, takie jak środków, przede wszystkim nawozy, paliwo, ropa, opryski są bardzo drogie. Obecnie drastycznie spadła ta opłacalność sytuacji w rolnictwie. I sytuacja nas zmusiła, że po prostu w jakiś sposób wychodzimy na drogi i staramy się o te ceny w jakiś walczyć. Tak, zboża, następna sytuacja z ceną mleka się dzieje. No, nie ma stabilizacji. Sytuacja jest nieprzewidywalna, co dalej sytuacja w tym rolnictwie. Być może minister Telus, nowy minister rolnictwa, coś tutaj zrobi, ale jak na razie jemu się nic nie składa. Mówi bardzo nielogicznie. Takie wrażenie sprawia, jakby miał podstawowy problem z podstawowym liczeniem. No, w jednych wypowiedziach coś mówi, potem się zaprzecza. Proszę zauważyć, że bodajże w środę minister Telus podał, że dziś ma być podpisane porozumienie z ministrem Ukrainy o zakazie wozu zboża czy innych płodów rolnych do Polski. No ale no, po pierwsze, no, to co? Się okazuje, że to ministerstwo ukraińskie tutaj to zboże przywozi, czy polskie firmy, no bo raz się mówi, że to polskie firmy, a teraz, że to minister, no pytanie, no czy to jest możliwe, żeby ukraiński minister mógł zabronić eksportu do Polski ich płodów. No i druga rzecz, no skoro to zboże ma od dzisiaj nie wjeżdżać do Polski i inne płody rolne, no to jakie kontrole on chce wzmożyć na granicy? Kolejna rzecz, którą też przedstawia. No, wiceminister przedstawił informację, że mają 600 milionów na skup interwencyjny, po czym minister Telus dodaje, że jego ambitnym planem to jest to, że chciałby skupić od 3 do 4 milionów ton, no ale co za 600 milionów złotych, 4 miliony ton, no jakiś absurd.